Zapraszam Państwa na pierwszą prelekcję na temat aktualnej kondycji branży opakowań oraz roli eksportu w czasie pandemii. Temat przybliży dla Państwa pan Maciej Nałęcz, analityk sektorowy w Santander Bank Polska, specjalista do spraw analizy trendów, m.in. w sektorach produkcji przemysłowej i nowoczesnych usług. Pan Maciej połączy się z nami zdalnie. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję tutaj za przedstawienie i też przede wszystkim za możliwość zaprezentowania Państwu właśnie naszego materiału dotyczącego oceny kondycji branży opakowań i roli eksportu tutaj zgodnie z tematem tegorocznych targów. Łączę się z Państwem niestety zdalnie, tutaj siła wyższa, natomiast mam nadzieję, że w zupełności nie przeszkodzi nam to w wymianie wiedzy, także też w razie, gdyby pojawiły się pytania do prezentacji, zostawiamy tutaj kontakty do siebie. Również jakby część naszego zespołu jest stacjonarnie tutaj na targach, na terenie, także gorąco zachęcamy do kontaktu i do rozmów, gdyby pojawiły się Państwu jakiekolwiek pytania, czy też po prostu chęć rozmowy zainspirowana prezentowanymi tutaj naszymi tezami, jakby naszym przekonaniem co do kondycji i kierunków rozwoju branży opakowań. I przechodząc teraz do pierwszego punktu, pierwszej z dwóch części mojej prezentacji, czyli właśnie oceny kondycji branży opakowań w naszym 2021 roku. W czasie, kiedy de facto mówimy o bardzo wysokim wzroście gospodarczym, chciałbym się zatrzymać na chwilkę i jeszcze raz spojrzeć na to, jak wyglądał ubiegły rok, czym się zakończył dla branży opakowań, dla całej gospodarki i, że tak powiem, też jakie jest po tym ubiegłym roku miejsce branży opakowań na te pozostałych sektorów przemysłowego, żebyśmy jakby mieli też pojęcie, o czym mówimy. Tak? Oczywiście dla każdego z Państwa, kto zajmuje się branżą opakowań zawodowo, jest to branża bardzo ważna, ale też chciałbym Państwu pokazać jakby branżę opakowań na tle innych sektorów w taki bardziej obiektywny może sposób, który też myślę, że bardzo jasno pokazuje, jaka jest rola tego przemysłu. Otóż po trudnym bardzo ubiegłym roku możemy mówić o produkcji sprzedanej branży na poziomie ponad 45 miliardów. To jest wzrost o około 1,3% w czasie, kiedy cała gospodarka zanotowała blisko 3% wzrost, więc i śmiało można mówić, że branża opakowań otrzymała taki tytuł branży odpornej na kryzysy, poradziła sobie bardzo dobrze. I to jakby daje jej właśnie miejsce w takiej matrycy pokazującej wielkość sektorów polskiego, czy też gałęzi polskiego przetwórstwa przemysłowego. Może się jakby wydawać, że to jakby jest w miarę na środku ta czerwona kropka prezentująca przemysł opakowań, jednak tutaj no nie da się ukryć, że większość tych pozostałych gałęzi albo się znajduje na podobnym poziomie, albo jest poniżej tego poziomu. Także branża opakowań jest już, można śmiało powiedzieć, nie dość, że branżą średniej wielkości, to jakby można powiedzieć, że w ramach tych branż średniej wielkości jako jedną z tych branż istotniejszych i większych. I te branże, które jakby wyprzedzają branżę opakowań, to są już takie naprawdę duże gałęzie przemysłu, jak na przykład cały przemysł spożywczy, czy też cały przemysł motoryzacyjny, więc już takie naprawdę bardzo duże sektory. Natomiast też myślę, że to, co jest bardzo ciekawe tutaj, to porównanie branż pod kątem też wydajności pracy, czyli de facto efektywności, innowacyjności, nowoczesności produkcji w tych branżach. I tutaj też branża opakowań myślę, że pozytywnie się wyróżnia na tle bardzo wielu gałęzi polskiego przemysłu. Przede wszystkim dlatego, że jakby ta efektywność widzimy, że istotnie rośnie. To jest według naszych szacunków ponad 15% na przestrzeni ostatnich 5 lat. I też jakby to, co istotne jest to, że jakby mimo tego, że branża jest poniżej, można powiedzieć, poziomu takiej mediany dla całego polskiego przemysłu, to ta mediana jest właśnie też wyznaczona przez takie nowoczesne branże, jak na przykład elektrotechniczna, jak właśnie produkcja motoryzacyjna, gdzie ta produkcja jest już naprawdę na takim dosyć wystandaryzowanym poziomie, bardzo jakby wysokim poziomie zautomatyzowania, prowadzona przez bardzo skoncentrowane grupy przemysłowe, więc mówimy tutaj o branżach, gdzie podmioty są dużo większe, dużo bardziej nastawione na taką produkcję masową. W przypadku opakowań mamy oczywiście bardzo dużo personalizacji, tak, do każdego produktu to opakowanie jest dostosowywane, czy to pod względem grafiki, czy to pod względem składu, czy to pod względem konkretnych funkcji. Także tutaj biorąc pod uwagę jeszcze stosunkowo jakby duże rozdrobnienie branży opakowań, ten wynik jest naprawdę bardzo dobry, jak podtrzymuje tą diagnozę, że branża opakowań jest już jakby jednym z liderów tych średnich branż tworzących
jakby trzon polskiego przetwórstwa przemysłowego. I teraz jeszcze chciałem powiedzieć słowo o jakby tym, jakby, wiemy już, gdzie jesteśmy, że tak powiem, natomiast chciałem też powiedzieć, jakby skąd zmierzamy, skąd jakby dochodzimy do tego punktu. Otóż jeżeli spojrzymy na tutaj dolny wykres, widzimy, że branża opakowań historycznie jakby w każdym roku praktycznie notowała tempo rozwoju wyższe od średniej dla polskiej gospodarki, również tempo wyższe od średniej dla gospodarki europejskiej, czyli to nie dość, że jakby jesteśmy istotnym elementem polskiej gospodarki, która się rozwija, jakby, której rola rośnie na rynku unijnym, to jeszcze jakby rośnie też rola właśnie branży opakowań w ramach PKB Polski. I ten wzrost również utrzymał się w zeszłym roku. Widzimy tutaj, że mimo to jakby, no, widzimy tę wyrwę spowodowaną pandemią w 2000, czy też jakby gospodarczymi skutkami walki z pandemią, widzimy, że jakby ten spadek był dużo niższy i też według naszych szacunków branża będzie się podnosić z tego dużo szybciej, zresztą o czym też zaraz Państwu szczegółowo opowiem. Natomiast chciałbym też przybliżyć dwie kwestie. Jeżeli spojrzymy sobie na te dwa lata poprzedzające pandemię, rok 2018-2019, widzimy, że to tempo wzrostu branży również już troszeczkę zwalniało. I tutaj chciałbym to właśnie krótko skomentować, jakby skąd taka sytuacja, jaka jest nasza diagnoza. I też opowiem w trakcie prezentacji, jakby dlaczego spodziewam się, że to tempo ponownie przyspieszy. Otóż po pierwsze to spowolnienie, które obserwowaliśmy, wynikało z trendów na rynkach surowcowych. Mam tutaj na myśli ceny surowców wykorzystywanych do produkcji, czy to opakowań, czy tu mówimy na przykład o celulozie, czy o tworzywach sztucznych, czyli tych materiałach, które wpływają w największym stopniu na ceny produktów gotowych, a to potem się przekłada na ceny produkcji sprzedanej. Otóż w momencie, kiedy trend w tych surowcach jest spadkowy, wtedy też mówimy jakby o mniejszym stopniu przekłada się to na ceny produktów, automatycznie produkcja sprzedana w branży nie rośnie w tak dynamiczny sposób i notujemy trochę niższą dynamikę. Bardzo istotnym elementem są też zmiany w technologii produkcji, obliczone na produkowanie opakowań coraz cieńszych, przepraszam, lżejszych, w większym stopniu przydatnych do recyklingu, projektowanych w coraz też bardziej zaawansowany sposób, który właśnie umożliwia oszczędności materiałowe, co też przekłada się jakby na inny poziom kosztów. I trzeci też bardzo ważny element to zmiany legislacyjne na poziomie Unii Europejskiej. Mam tu na myśli przede wszystkim strategię unijną dla tworzyw sztucznych i też inne rozwiązania regulacyjne, jak dyrektywa Single-Use Plastics nakierowana na ograniczanie wykorzystania jednorazowych opakowań. I połączona z tym debata, coraz jakby szersza i bardziej powszechna debata dotycząca właśnie roli wykorzystania takich jednorazowych opakowań, to też również się przekłada na, to też się przekłada na jakby lekkie wyhamowanie tej dynamiki, jakie obserwowaliśmy w ostatnich dwóch latach przed pandemią. Przepraszam. Natomiast nasza prognoza na ten rok, tak jak tutaj prezentujemy na wykresie, jakby tę prognozę śmiało podtrzymujemy po danych za pierwszych 8 miesięcy tego roku, to przynajmniej jakby wysoki 8% wzrost przy około 5% wzroście spodziewanym dla gospodarki, czyli utrzymanie tego rosnącego tempa i rosnącego wykorzystania, rosnącej roli branży opakowań w gospodarce. Przejdźmy teraz do analizy poszczególnych branż składających się na głównych odbiorców opakowań w Polsce. Jest to przede wszystkim branża spożywcza, gdzie widzimy wyraźnie, że w czasie pierwszej fali restrykcji związanych z pandemią, tutaj indeks produkcji tego przemysłu spadł dużo, dużo wyraźnie mniej niż średnia dla przetwórstwa przemysłowego. To pokazuje jakby relatywną odporność branży spożywczej na, powiedzmy, na kryzysy, ale też widzimy, że w kolejnych miesiącach branża spożywcza nie odbijała tak dynamicznie jak pozostała część przemysłu i stąd też częściowo widzimy, że dynamika produkcji opakowań w kolejnych okresach również też była jakby bardziej płaska, bo to były mniejsze spadki, ale też również mniejsze wzrosty.
W przypadku opakowań tutaj butelek, niestety tutaj w przypadku opakowań butelek właśnie no w ubiegłym roku możemy mówić o takim trochę straconym roku dla producentów napojów. Widzimy tutaj istotne wyhamowanie tego sezonowego szczytu sprzedaży właśnie w takim okresie marzec-maj i później w okresie wakacyjnym. Ten szczyt jest dużo niższy, niżej niż dla pozostałych tutaj lat 19-18. Widzimy, że to jest w dużej mierze nadrobione w 2021, natomiast tutaj przemysł napojowy na pewno bardzo odczuł ubiegły rok i to też trochę hamowało tempo wzrostu w branży pakowań w ubiegłym roku. W przypadku przemysłu wyrobów chemicznych, tutaj mamy na myśli przede wszystkim chociażby kosmetyki czy środki czystości, tutaj widzimy, że jakby po części powtórzył się ten scenariusz branży spożywczej, gdzie ten spadek był dużo płytszy niż średnia dla przemysłu przetwórstwa przemysłowego. Natomiast też widzimy, że tutaj ten segment jakby korzysta cały czas na obecnej sytuacji. Prawdopodobnie możemy tutaj mówić już o trwałej zmianie trendów konsumenckich, bo jakby nie tylko wynika to ze zwiększonych zakupów środków czystości, ale też prawdopodobnie jakby z relatywnej siły niektórych gałęzi polskiego przemysłu, takich jak właśnie chociażby przemysł kosmetyczny, które z pewnością istotnie korzystają jakby na obecnym przesunięciu jakby wrażliwości konsumentów w kierunku takich produktów bardziej o wyższej relacji ceny do jakości, ale również też do handlu internetowego. I jakby ostatnią kategorią odbiorców przemysłu opakowań, które chciałem tutaj powiedzieć, jest tutaj branża farmaceutyczna, gdzie początkowo widzieliśmy w pierwszej tej fali uderzenia pandemii bardzo istotny wzrost produkcji, natomiast w pozostałych okresach można powiedzieć, że tutaj to wróciło do takiego trendu trochę z poprzednich okresów, także tutaj jakby widzimy, że poza tym przemysłem chemikaliów czy też chemicznym i jakby takimi sezonowymi dodatkami ze strony przemysłu spożywczego czy farmaceutycznego zabrakło trochę w ubiegłym roku paliwa do bardzo takiego dynamicznego wzrostu branży opakowań, ale też widzimy, że w 2021 roku te indeksy powróciły w dużej mierze do trendów obserwowanych w poprzednich latach, dlatego tutaj mówimy o takim powrocie do normalności, mimo że jakby jeszcze nie możemy się pożegnać z pandemią, to widzimy jakby, że przemysł już trochę zdecydowanie lepiej sobie z tym radzi i to też bardzo pozytywnie nas nastawia, jeżeli chodzi o prognozy dla branży opakowań na ten rok. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie te indeksy, które przed chwilą prezentowałem, jakby my według naszych szacunków budujemy z tego jeden uśredniony indeks produkcji towarów pakowanych, który pośrednio nam mówi o popycie na opakowania. I widzimy tutaj, że ten indeks właśnie w 2019 roku jakby w dużej mierze zachowywał się nieco słabiej od średniej dla przetwórstwa przemysłowego. Natomiast tutaj właśnie w 2020 roku ujawniła się siła branży opakowań, czy też właśnie odbiorców, do których w dużej mierze ta produkcja jest skierowana. I tak jak już tutaj wskazywałem, w kolejnych okresach, szczególnie tutaj w drugiej połowie ubiegłego roku, kiedy mówiliśmy o bardzo takim dużym odbiciu przemysłu, który się podniósł z takiego pierwszego szoku i zaczął bardzo szybko odrabiać straty, zaczął bardzo szybko podbijać te rynki unijne. Widzimy, że tutaj branża opakowań również zanotowała istotny wzrost, natomiast nie aż tak wysoki. Teraz w tym roku również jakby mówimy o silnym takim impulsie wzrostowym. I co ciekawe, być może właśnie teraz w sierpniu, we wrześniu będziemy obserwować być może kolejny taki moment, kiedy ten przemysł polski zwalnia trochę pod wpływem zawirowań w łańcuchach dostaw, trochę pod wpływem właśnie kosztów surowców. I być może właśnie branża opakowań ponownie jakby wyprzedzi trochę ten średnio dla przetwórstwa przemysłowego, ponownie jakby potwierdzając tę swoją siłę i odporność. Jednym na przykład z takich gałęzi produktowych, które nie prezentowałem na poprzednim wykresie, która bardzo istotnie przyspieszyła w ubiegłym roku, jest chociażby sprzęt właśnie AGD, czy też takiej elektroniki domowej, bardzo intensywny eksportowo, więc jakby tutaj też duża część dostaw do tego przemysłu jest później wysyłana razem z tymi pralkami, suszarkami czy zmywarkami za granicę na rynki europejskie. Także właśnie jest to taka kategoria, która bardzo, bardzo istotnie wzrosła tutaj o kilkudziesięcioprocentowym wzroście w czasie pandemii.
I również tutaj jakby, no, mamy pewien specyficzny typ opakowań gabarytowych. Natomiast właśnie jest to jeden z takich czynników, które widzimy, że pozytywnie bardzo wpłyną na utrzymanie tej dynamiki w ubiegłym roku i obserwowane przyspieszenie w obecnym. Kolejny indeks, o którym chciałbym Państwu opowiedzieć, jest to skonstruowany przez nas indeks prezentujący szacunki dostaw do branży spożywczej, dostaw opakowań do branży spożywczej, która jest największym, najważniejszym odbiorcą opakowań. Również ta branża jest najbardziej specyficzna pod względem jakby kwestii regulacyjnych i też kontaktu takiego z konsumentem w kontekście wspomnianej na początku debaty społecznej dotyczącej w szczególności opakowań spożywczych sztucznych. I tutaj jakby widzimy, że w zasadzie w ostatnich miesiącach, w zasadzie z wyjątkiem stycznia, mówimy tutaj o takim trendzie, gdzie ta produkcja, dostawy opakowań dla branży spożywczej wyprzedzają nieznacznie dostawy opakowań dla pozostałych gałęzi odbiorców, co też jakby jest na tyle pozytywne, że właśnie to oznacza tą stabilizację. To niekoniecznie właśnie najwyższe wzrosty w polskiej gospodarce, też w przetwórstwie przemysłowym, ale te wzrosty będą bardzo stabilne. I to też również widzimy, bo jakby potwierdza to analiza produktu, indeksów produkcji poszczególnych produktów spożywczych. Widzimy, że tutaj w przypadku na przykład dań gotowych utrzymuje się bardzo wysoka dynamika dwucyfrowa, kilkunastoprocentowa w przypadku na przykład dań gotowych na bazie warzyw, w przypadku dań gotowych na bazie mięsa, tutaj co prawda ten wynik jest wyraźnie niższy, bo 4,4%, natomiast jeżeli porównamy się do bazy z 2019 roku, czyli jakby zobaczymy, czyli takiego ostatniego roku, zanim weszły te wszystkie zmiany w zachowaniach konsumentów, zwrot w kierunku zakupów żywności pakowanej, czy też właśnie e-grocery, czyli zakupów żywności przez internet. Jak widzimy, że tutaj w przypadku na przykład dań gotowych mamy bardzo dynamiczne wzrosty, też w przypadku karmy dla zwierząt domowych też bardzo dynamiczne wzrosty, ponad blisko 30-40%. Także to są takie wyraźne trendy zmieniające jakby ten obraz branży spożywczej jako odbiorcy opakowań. W przypadku soków owocowo-warzywnych potwierdza się to, co mówiliśmy, że ten ubiegły rok był trochę stracony. Tak? Czyli tutaj w tym momencie, kiedy w bieżącym roku mówimy o 13% wzroście rok do roku, porównując się do 2019 roku, jednak mówimy tutaj o niewielkim spadku, także tutaj ten przemysł napojowy jeszcze musi to odrobić. I z pewnością producenci tutaj butelek czy opakowań wielomateriałowych do soków i innych napojów, no, mogą utrzymać ten spadek zamówień wciąż jakby nie na takim poziomie jak jeszcze przed pandemią. I też myślę, że bardzo ciekawym tutaj, bardzo ciekawą informacją jest wzrost produkcji wyrobów czekoladowych. Dla nas jest to jakby taka oznaka powracającego czy też nabierającego z powrotem na sile tego trendu convenience, czyli wygody w zakupach. Trendu, który jeszcze przed pandemią uważaliśmy za taki najważniejszy czynnik napędzający wzrost wykorzystania opakowań w sprzedaży i generalnie konsumpcję, która przyczyni się do dalszego wzrostu branży opakowań. Więc tutaj widzimy, że są te wzrosty, co prawda na poziomie takim jednocyfrowym, natomiast jest to też dosyć duża kategoria przemysłu spożywczego. I tutaj cieszymy się jakby z tych wzrostów o tyle właśnie, że to świadczy o tym, że wracamy gdzieś tam trochę do tych nawyków, które napędzały branżę opakowań w poprzednich latach. I chciałbym tutaj jeszcze właśnie powiedzieć, dwa razy już wspomniałem o sprzedaży wysyłkowej, także tutaj chciałbym poświęcić temu dedykowany ten wykres, żebyśmy zobaczyli, jak ta sprzedaż wysyłkowa się kształtuje. I też myślę, że warto powiedzieć, że jakby jest to o tyle korzystne dla producentów opakowań w Polsce, że te dostawy internetowe w Polsce wyraźnie wzrosły szybciej niż w pozostałych rynkach unijnych. W zasadzie w ubiegłym roku ta sprzedaż wysyłkowa rosła w Polsce najszybciej chyba ze wszystkich rynków unijnych. I w tym roku również utrzymujemy jedną z wyższych dynamik wzrostu. Także to z pewnością bardzo napędza tutaj popyt na różnego rodzaju opakowania stosowane w e-commerce. Mam tutaj na myśli przede wszystkim folię stretch od strony opakowań spożywczych sztucznych, którą jakby też firmy najczęściej jakby zgłaszają już w ramach dostaw i opakowań do e-commerce, ale też widzimy tutaj tekturalitą jako tę kategorię produkcji opakowań z papieru i tektury, która
w ubiegłym w roku zanotowany najwyraźniejszy wzrost, więc jego też w największym stopniu wiążemy właśnie ten rodzaj opakowań z e-commerce'em. Z pewnością tutaj tektura falista również odgrywa istotną rolę, natomiast jakby nie odnotowała ona takiego wzrostu jak tektura Alita. Także tutaj po wzroście w ubiegłym roku o blisko 40% w przypadku tego handlu internetowego konsumenckiego, czyli tych rzeczy, które my jako konsumenci zamawiamy do domu, nasze szacunki mówią o kontynuacji bardzo wysokich wzrostów, przy czym w tym roku spodziewamy się już dynamiki na poziomie 24-28% rok do roku, co powinno się przekładać na blisko 90 miliardów złotych obrotów już w tym kanale. Natomiast sprzedaż hurtowa e-commerce to jest też super ciekawy temat, o którym trzeciego dnia targów będą mogli Państwo posłuchać prelekcji tutaj naszej koleżanki z banku Małgorzaty Mesterowicz na temat właśnie B2B e-commerce. Tutaj spodziewamy się wzrostu o około 30%, być może nawet więcej, przy czym jakby skala obrotu w tym kanale być może już przekroczy w tym roku 600 miliardów złotych. Także jeżeli porównamy sobie to do tych 90 miliardów w kanale konsumenckim, no to te liczby jakby mówią same za siebie, tak też pod względem opakowań i skali dostaw, to też jakby ta uwaga jest rozłożona w taki sposób, że rzeczywiście te dostawy między firmami na pewno odgrywają dużą rolę. Tutaj chciałbym powiedzieć o ostatnim takim wykresie indeksie podsumowującym już to jak widzimy, jak się rozwija branża opakowań. Przy czym, o ile wcześniej analizowaliśmy to od strony popytu krajowego, czyli właśnie tej produkcji różnych gałęzi przemysłu, która odbiera opakowania od państwa, od producentów opakowań, tutaj analizujemy to od takiej strony podażowej, czyli też właśnie takiej, która powinna uwzględniać tutaj rolę eksportu. I tutaj widzimy rzeczywiście, że te dynamiki obserwowane w tym roku są dużo wyższe niż cokolwiek, co było obserwowane w ubiegłym roku, nawet jeszcze w tych pierwszych miesiącach przed jakby uderzeniem pierwszej fali restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania koronawirusa. I to również, co się rzuca w oczy, to bardzo duży wzrost roli opakowań z tworzyw sztucznych. To po pierwsze jakby z jednej strony oczywiście wynika z chociażby ze zwiększonych zakupów żywności pakowanej, czyli takiego zwrotu w trendach konsumenckich, w trendach zakupowych, tak właśnie w tym kierunku, czyli jednak wybór tych opakowań, które zapewniają wysoką barierowość i bezpieczeństwo, ale też z drugiej strony widzimy też w branży opakowań bardzo silny trend związany z presją surowcową, trend, o którym tutaj właśnie dzisiaj nie będziemy jakby bardzo szczegółowo tego rozwijać, natomiast jest to na tyle silna kwestia, że kwestia silnie oddziałująca na branżę, że nie można o tym nie wspomnieć. Obserwowaliśmy w tym roku, w sumie dalej obserwujemy bezprecedensowy wzrost cen tworzyw sztucznych. W ujęciu rok do roku mówimy o wzrostach o ponad 100%. I prawdopodobnie jest to, opakowania z tworzyw jest to taki segment branży, który w największym stopniu odczuwa tę presję kosztową związaną właśnie ze wzrostem cen surowców, co no niestety może zachwiać albo płynnością, albo w najlepszym wypadku tylko marżowością produkcji opakowań. I też jakby jest to przyczyna dosyć istotnego wzrostu cen opakowań w tym roku, natomiast też tutaj chciałbym powiedzieć szybko tylko, że tak w przypadku opakowań z tworzyw, jak i opakowań z papieru i tektury, jak widzimy, że przynajmniej na poziomie danych, które są dostępne, czyli jeszcze powiedzmy z lipca, jeszcze nie możemy mówić o pełnym przeniesieniu tego wzrostu kosztów surowca na ceny opakowań, także no widzimy tutaj powody, dla których opakowania mogłyby dalej kontynuować ten trend wzrostu jakby ceny właśnie napędzanej przez istotny wzrost kosztów. Także to jest jakby jeden ten trend, właśnie większe wykorzystanie opakowań z tworzyw sztucznych, rosnące opakowań, wykorzystanie opakowań z papieru i tektury napędzane przez wzrost e-commerce oraz trend, który widzimy w ostatnich właśnie dwóch ostatnich miesiącach, to jakby wyjście opakowań metalowych z trendu spadkowego, co może po pierwsze właśnie być związane z odbiciem w produkcji napojów takiej sezonowej, a po drugie też w przypadku konserw możemy mówić o normalizacji popytu. Także tutaj wszystkie te czynniki przekładają się na to, że ta dynamika w naszej ocenie będzie w tym roku przynajmniej 8% dla całej branży. Jakby jesteśmy przekonani, że ta prognoza ma silne podstawy. Tutaj chciałbym przejść do analizy eksportu, czyli właśnie głównego tematu. W momencie, kiedy już wiemy, że branża opakowań bardzo dobrze sobie radzi w obecnym otoczeniu, jakby
równocześnie jakby z dużym wyzwaniem po stronie kosztowej. Zobaczmy, jak tutaj, jak się zachowywał eksport. I tutaj należy powiedzieć, że eksport odgrywa dużą rolę w branży opakowań. Szczególnie też w ubiegłym roku widzieliśmy w poszczególnych segmentach, że ten eksport opakowań z Polski rósł bardzo dynamicznie. To w zasadzie pod względem, czy może pod względem wartości samego eksportu, niekoniecznie możemy mówić o, czy też nie zawsze możemy mówić o pozycji lidera, o tyle pod względem analizy wzrostu tego eksportu, tak? Czyli de facto wzrostu wolumenu towarów wysyłanych za granicę, to rzeczywiście Polska była tutaj w czołówce w ubiegłym roku. W przypadku opakowań z papieru i tektury mieliśmy, tutaj zdaje się byliśmy w europejskiej czołówce, byliśmy liderem, natomiast w opakowaniach z tworzyw zanotowaliśmy trzecie miejsce. W tym roku widzimy, że to się też odwraca. Bardzo przyspiesza eksport opakowań z tworzyw i tutaj w zasadzie wzrost eksportu pod względem wolumenu, czyli konkretnie wagi tych opakowań z Polski. Po pierwszym półroczu, to są najnowsze dostępne dane obecnie, w zasadzie polscy dostawcy sprzedali za granicę tych opakowań więcej niż dostawcy z Francji i Hiszpanii razem wzięci, co rzeczywiście myślę, że robi wrażenie i jasno pokazuje, jak nowoczesna, doinwestowana i konkurencyjna przede wszystkim jest właśnie produkcja opakowań w Polsce. W przypadku opakowań z papieru i tektury widzimy, że po pierwszym półroczu jakby te wzrosty nieco wyhamowały. Spadliśmy tutaj na piąte miejsce. Natomiast wciąż widać, że jakby te wzrosty nie są dużo mniejsze niż na przykład w przypadku Włoch. Więc wciąż jak najbardziej mówimy o tym, że jesteśmy w europejskiej czołówce pod względem wzrostu eksportu. Natomiast też myślę, że co warto powiedzieć, to jakby trzeba pamiętać, że w przypadku opakowań z papieru i tektury tutaj największą rolę odgrywa jednak ten rynek wewnętrzny. Musimy pamiętać, że widzimy bardzo wysoki kilkudziesięcioprocentowy chociażby wzrost obrotów internetowych. Widzimy tutaj dynamiczne odbicie konsumpcji krajowej i wewnętrznej, więc to są jakby takie czynniki, które powodują, że ten popyt na opakowania w większym stopniu jest tutaj na rynku wewnętrznym, więc jakby w naturalny sposób może to powodować, że po prostu ten eksport czy też te nadwyżki kierowane na eksport są jakby mniej dostępne, co też właśnie jakby to nie znaczy, że jest ich dużo mniej, bo tak jak mówię, jakby jesteśmy wciąż w europejskiej czołówce. W przypadku pozostałych segmentów branży opakowań widzimy tutaj trzecie miejsce właśnie pod względem wzrostu wolumenu dostaw w opakowaniach ze stali i aluminium, 13 miejsce w przypadku opakowań ze szkła i pierwsze miejsce w przypadku opakowań z drewna, przy czym tutaj też jeszcze powiem później, kiedy zejdziemy do analizy poszczególnych segmentów, jakby z czego to pierwsze miejsce może wynikać. Natomiast myślę, że w przypadku każdego z segmentów branży rola eksportu w ubiegłym roku rzeczywiście myślę, że jakby zdała pewien istotny egzamin właśnie tego, że ta sprzedaż zagraniczna się nie załamała i odgrywała istotną rolę w utrzymaniu tej dodatniej dynamiki całej branży opakowań, o jakiej mówiłem na początku prezentacji. Tutaj zanim jakby zejdziemy właśnie na poziom poszczególnych segmentów, spójrzmy jak się zachowywał wolumen eksportu opakowań, jeżeli przez chwilę jakby potraktujemy to jako jeden rynek łącznie. Oczywiście taka analiza, szczególnie w ujęciu wolumenowym, jest obciążona pewnymi błędami, ponieważ jakby wiadomo, chociażby opakowania z tworzyw są dużo lżejsze od innych rodzajów opakowań, czy chociażby opakowania z drewna są stosunkowo ciężkie w stosunku do swojej wartości w porównaniu do innych gałęzi opakowań. Natomiast jakby nawet mimo tych błędów widzimy tutaj, że ten eksport jakby wyrównany do średniej z 2019 roku, która tutaj na wykresie prezentuje poziom 100. Widzimy, że jakby ten eksport opakowań zachowywał się dużo bardziej odpornie niż eksport towarowy z Polski ogółem. I mówimy tutaj o sytuacji, kiedy przecież eksport odgrywał w ubiegłym roku bardzo istotną rolę w utrzymaniu, czy też w ograniczeniu strat na poziomie całej gospodarce.
Tutaj też myślę, bardzo ciekawe jest to, że od początku roku widzimy tutaj zgodnie też z tymi indeksami produkcji, jakby potwierdzając też jakby kierunek analiz, które tam prezentujemy, ten eksport dynamicznie rośnie. Widzimy tutaj w zasadzie z każdym kolejnym miesiącem bieżącego roku ta dynamika, ta różnica w dynamice między branżą opakowań a jakby dostawą eksportową towarów ogółem pod względem wolumenu coraz bardziej się rozjeżdża na korzyść właśnie branży opakowań, co jakby potwierdza, stanowi jakby taki kolejny czynnik, który utwierdza nas w naszej dosyć być może optymistycznej, ale wysokiej prognozie właśnie utrzymania tego wysokiego wzrostu w branży. I właśnie ostatnia rzecz, którą myślę, że wypada powiedzieć, zanim zejdziemy już tutaj na poziom poszczególnych segmentów, to, że branża jakby jest bardzo zróżnicowana wewnętrznie pod względem eksportu. Jeżeli porównamy sobie udział w produkcji sprzedanej poszczególnych segmentów, co prezentuje ten zewnętrzny pierścień, z udziałem w eksporcie, czyli tutaj mamy porównanie wartościowe, jedno i drugie, widzimy tutaj, że dwa segmenty rynku, mówimy tutaj o opakowaniach właśnie ze stali i aluminium oraz opakowań z tworzyw sztucznych, razem odpowiadają za około 70% wartości deklarowanego przez producentów opakowań eksportu przy blisko 50% udziale w produkcji sprzedażnej. To są takie dwa segmenty, które w ujęciu wartościowym w największym stopniu właśnie napędzają eksport branży opakowań. Natomiast w każdym z segmentów branży ten udział eksportu jest na kilkudziesięcioprocentowym poziomie, co zaraz właściwie już właśnie przechodzimy do takiej szczegółowej analizy poszczególnych segmentów rynku. Tutaj na górnym lewym wykresie widzą Państwo, jaki jest udział eksportu w przychodach producentów w poszczególnych segmentach. Tutaj mówimy na tym stadzie o tworzywach sztucznych, w porównaniu do średniej dla całej branży opakowań w ujęciu wartościowym. Tutaj na poziomie średnim mówimy o poziomie 40-kilku-procentowym. W przypadku opakowań z tworzyw sztucznych w każdym w zasadzie roku z ostatnich 5 latach mówimy o poziomie powyżej średniej i przy około 46-47% rzeczywiście możemy mówić, biorąc pod uwagę dużą skalę branży producentów opakowań z tworzyw sztucznych, w całym przemyśle opakowań, tutaj to powoduje, że właśnie ta branża wyrabia bardzo dużą część eksportu opakowań pod względem wartości. I też porównując, bardzo ważne jest porównanie 2020 roku do 2019, jakby to nam pokazuje, jak się zmieniła ta intensywność eksportowa względem średniej. Tutaj na poziomie średniej ten udział eksportu nieznacznie się podniósł do 42%. W przypadku opakowań z tworzyw sztucznych tutaj ten słupek w 2020 roku może się wydawać nieco niższy niż w 2019, natomiast jakby po zaokrągleniu już do pełnych procentów wciąż my jakby mówimy o około 46% udziału w przychodach. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że właśnie producenci opakowań z tworzyw sztucznych byli tym segmentem branży, który w ubiegłym roku odnotował największy wzrost produkcji sprzedanej, to trzeba też pamiętać właśnie, że bez jakby utrzymania czy też analogicznego wzrostu sprzedaży eksportowej nie moglibyśmy mówić o takim sukcesie. Także tutaj to, że ten słupek nieznacznie spadł pod względem relacji eksportu do przychodów, znaczy tylko tyle, że ten eksport rósł tylko nieznacznie wolniej niż sprzedaż na rynek krajowy. Czyli tutaj eksport rzeczywiście odegrał istotną rolę w utrzymaniu pozytywnej dynamiki w ubiegłym roku. Patrząc tutaj na analizę pod względem kierunków konkretnych eksportowych, czyli to, gdzie w pierwszej połowie tego roku sprzedaliśmy, jakby gdzie sprzedaje się najwięcej łącznie od początku roku licząc, no tutaj dominuje rynek niemiecki i jakby nie jest to, znaczy jest to cecha specyficzna po prostu polskiej gospodarki, że w większości gałęzi polskiego przemysłu dominuje ten rynek niemiecki, natomiast tutaj ten udział jest nieznacznie mniejszy. Natomiast, znaczy nieznacznie mniejszy od średniej, natomiast nieznacznie, znaczy też relatywnie duży w porównaniu do pozostałych segmentów, to też Państwo za chwilę zobaczą. Pięć głównych jakby kierunków eksportowych, czyli te prezentowane tutaj Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia i Czechy, razem odpowiadają za około 55% sprzedaży zagranicznych opakowań. I tutaj też
Jakby no jest to poziom zbliżony do średniej dla branży. Mamy też, obserwujemy bardziej skoncentrowane pod względem geograficznym segmenty. Po pierwszej połowie tego roku obserwujemy około 15% wzrost wartości eksportu. I tutaj proszę pamiętać, że liczymy tutaj to w euro, więc po uwzględnieniu różnic w kursie walutowym, mimo że jakby w ubiegłym roku na pewno mieliśmy bardzo duże wahanie tego kursu, w tym roku niestety też jakby mówimy o dosyć podniesionym poziomie kursu euro, co jakby no powoduje, że ta korzyść, że jakby kolejny rok jest jakby na korzyść powiedzmy eksporterów, którzy licząc w euro mogą, te towary są relatywnie tańsze. Natomiast właśnie przeliczając to na złotówki, ten wzrost byłby jeszcze większy. To jakby mam na myśli, tutaj mamy 15% licząc w euro, czyli właśnie po uwzględnieniu tego relatywnego osłabienia złotówki. I jest to spójne z tempem wzrostu sprzedaży ogółem, jaki szacujemy, być może trochę nawet powyżej tego poziomu. Także tutaj w segmencie opakowań po tym jakby stabilnym poziomie udziału eksportu w 2020 widzimy, że eksport nabrał rzeczywiście na znaczeniu w tym roku. Jeżeli przejdziemy w analizie do kierunku, które notują największy wzrost sprzedaży, tak, czyli nie te, które generują najwięcej jakby wolumenu, natomiast te, które teraz są, można powiedzieć, najgorętsze, te, na które najwięcej sprzedaje się nowego towaru, to wciąż jakby widać tę dominującą rolę Niemiec, gdzie one rzeczywiście, ten udział w dostawach jest dosyć duży i w miarę spójny z udziałem Niemiec w łącznej wartości dostaw. Natomiast tutaj bardzo uwagę zwraca praktycznie taki blisko taki sam wzrost wartości sprzedaży opakowań na rynek Wielkiej Brytanii, która to przecież ma ponad 3 razy, blisko 4 razy mniejszą jakby rolę w łącznej puli zamówień, czyli mówimy tutaj w tym roku o rzeczywiście rosnącej roli dostaw na Wyspy Brytyjskie w bardzo dużym tempie, więc na pewno na koniec roku będziemy widzieć tutaj Wielka Brytania się istotnie zbliży do Francji na poziomie trzeciego największego odbiorcy opakowań sztucznych z Polski. Można prawdopodobnie mówić o tym, że jakby ten rynek brytyjski otrząsnął się jakby z tych legalnych konsekwencji, prawnych konsekwencji Brexitu. Firmy po takim trochę właśnie wychodzeniu ze współpracy z kontrahentami z Wysp Brytyjskich z różnych branż widzimy właśnie teraz ten powrót i na pewno jest to właśnie jeden z takich czynników, który istotnie napędza wzrost eksportu w branży. No i też proszę zwrócić uwagę, że te pozostałe kierunki, których tutaj już nie prezentujemy, one też odgrywają dosyć dużą rolę. Mniej więcej tyle jak właśnie sprzedaży krojąco top 2, największy pod względem wzrostu. Przepraszam. I łącznie widzimy ponad kilkadziesiąt, około 100 kierunków eksportowych, na których właśnie obserwujemy wzrost dostaw sprzedaży, co rzeczywiście stanowi bardzo dobry wynik. Drugi największy segment wartościowy właśnie opakowania z tektury. Tutaj widzimy właśnie jest to segment branży poniżej średniej, wyraźnie poniżej średniej, natomiast wciąż mówimy tutaj o około 1/4 przychodów, jakie pochodzą z eksportu. Tutaj też ten udział rośnie wyraźnie. Od 2016 roku mówimy tutaj o takiej tendencji wzrostowej pod względem udziału opakowań z papieru, znaczy pod względem udziału eksportu w tym segmencie. Więc jakby coraz jakby większą uwagę, można powiedzieć, on przyjmuje. Wyraźnie rośnie, szybciej rośnie wartość tej sprzedaży zagranicznej niż dostawy na rynek krajowy. Pod względem struktury widzimy tutaj nieznacznie większe rozdrobnienie niż w przypadku opakowań z tworzyw sztucznych. Tutaj 5 największych kierunków odpowiada za nieco ponad 50% sprzedaży zagranicznej. Wciąż dominuje rynek niemiecki z trochę nawet większym udziałem niż w przypadku tworzyw sztucznych. Też mamy tutaj bliskie geograficznie nam Czechy i generalnie koncentracja oczywiście na rynkach europejskich. I ten rynek niemiecki oczywiście też dominuje pod względem wzrostu dostaw. Jest tutaj taki ponownie, można powiedzieć, że jest proporcjonalny do udziału Niemiec w łącznym eksporcie, czyli sprzedaż na tym kierunku jakby utrzymuje mniej więcej taką dynamikę zbliżoną bezpośrednio do branży.
Natomiast jeżeli spojrzymy na jakby pozostałe kierunki generujące wzrost, tutaj też widać, że jest to dosyć istotny wkład w to, co jakby branża wypracowała ponad wynik z pierwszego półrocza ubiegłego roku, to rzeczywiście jest to dosyć istotny udział, więc nie można tutaj pominąć tych rynków tworzących pozostałe 47%. Z takich ciekawszych rynków, można powiedzieć ciekawych, nawet nieco egzotycznych, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tak intuicyjnie raczej tych opakowań z papieru i tektury nie wchodzi się jakby na, jako samego towaru na duże odległości, to wciąż można, widzimy, że dostawy z Polski trafiają też na takie rynki jak na przykład z Afryka czy nawet Stany Zjednoczone. Więc tutaj śmiało to też pokazuje jakby innowacyjność i konkurencyjność tych rozwiązań, że idą one na cały świat. Spadki sprzedaży są też, tak samo w przypadku jak tworzyw, tak samo tutaj widzimy, stosunkowo niewielkie, nie przekraczają one w zasadzie tego, co jest wypracowane na samym rynku niemieckim. Także to też jakby przekłada się na to, że po pierwszej połowie tego roku notujemy około 11% wzrost wartości eksportu, co tutaj również powinno się przekładać na jakby kontynuację tego trendu wzrostowego obserwowanego z 16 roku, gdzie ten udział przychodów z eksportu rośnie jakby jego znaczenie w obrotach firm ogółem. W przypadku opakowań z metalu, tutaj mamy na myśli właśnie stal i aluminium, widzimy tutaj producenci tych opakowań bardzo wyprzedzają średnio. Jest to średnio około 70% eksportu i też widzimy, że około 70% udziału w przychodach. I tutaj też widzimy, że ta rola wyraźnie wzrosła eksportu w ubiegłym roku. Tak jak na rynku krajowym widzieliśmy wzrost jakby zainteresowania żywnością opakowaną chociażby konserwami, tak też jakby podobny trend oczywiście obserwowaliśmy na rynkach europejskich. Także stąd też wzrost udziału przychodów z eksportu w tym segmencie i też to w dużej części napędziło ten wzrost średniej na poziomie całej branży, tak? Z tego względu właśnie, że ta branża ma dosyć istotny udział w łącznej wartości eksportu ogółem. Tutaj mówimy o dosyć dużej koncentracji na 5 największych rynkach, to jest już blisko 60% sprzedaży zagranicznej. Dominuje rynek niemiecki oczywiście, to o czym już powiedzieliśmy, natomiast tutaj w przypadku pozostałych odbiorców stosunkowo wysoki jest chociażby udział rynku czeskiego. Tutaj wynik dla trzeciego rynku też jest stosunkowo wysoki, co się właśnie przekłada na tą dużą koncentrację, czyli tutaj o tych trzech rynkach, które odpowiadają za dosyć duży udział w łącznej sprzedaży. Natomiast pod względem wzrostów tutaj widzimy na przykład na pierwszym miejscu mamy Niemcy oczywiście, ale też mamy na przykład tak Austrię, której nie ma tutaj wśród top 5, mamy Węgry, Dania oczywiście jest już tutaj na liście top 5, ale chociażby Francja już nie. Stąd też jakby widzimy, że też następują pewne przetasowania w kierunkach dostaw eksportowych. Widzimy mnóstwo kierunków, na których te dostawy rosną, wśród ponad 50 różnych kierunków, które się składają tutaj na ten pozostały wzrost. Widzimy chociażby właśnie rynki Stanów Zjednoczonych, Chin, czy nawet na przykład tak konkurencyjnych kosztowo kierunków jak Turcja. Także tutaj również pozytywnie nas to nastraja. W zasadzie poza rynkiem czeskim, gdzie mamy dosyć duży spadek, tak, czyli mimo tej dużej roli Czech tutaj nie jest to kierunek rosnący. Poza tym spadkiem mamy dosyć marginalne spadki. To wszystko przekłada się na około 10% dynamikę eksportu, co również jakby biorąc pod uwagę jednak jeszcze stosunkowo niewielką tu dynamikę produkcji opakowań metalowych na rynek krajowy. Widzimy tutaj z pewnością będziemy mieli do czynienia w 2021 roku ze wzrostem roli eksportu w przychodach również w tym segmencie. Opakowania drewniane. Tutaj mamy jakby o tyle specyficzną sytuację, że tutaj zaliczane do tego są również palety drewniane, przede wszystkim właściwie palety drewniane. I biorąc pod uwagę jakby specyfikę polskiej gospodarki, gdzie usługi transportowe z Polski są świadczone mają bardzo istotny rynek udziału w całym rynku europejskim, więc też jakby ten eksport opakowań z drewna
jakby siłą rzeczy jest tymi paletami silnej. Tutaj też nie powinien z tego względu właśnie dziwić bardzo duży udział rynku niemieckiego. To jest blisko 50% sprzedaży tej kategorii jest skierowane właśnie na ten rynek. Pozostałe rynki odpowiadają raptem za, poza top 5, odpowiadają raptem za nieco ponad jedną czwartą sprzedaży zagranicznej. Także tutaj te dostawy prawdopodobnie będą się łączyły z dynamiką transportu międzynarodowego. W 2020 roku widzieliśmy marginalny spadek udziału przychodów eksportowych w obrotach branży, co jakby też wiążemy trochę z kondycją branży transportowej, ale to też oznacza, że w tym roku z pewnością zanotujemy wysoką dynamikę i potwierdzają to odczyty właśnie z pierwszego półrocza. 26% dynamika sprzedaży eksportowej zdecydowanie podniesie tutaj udział eksportu w przychodach branży. I na to się złożą z pewnością takie kierunki, jak wspomniane właśnie Niemcy, Włochy, Holandia, ale też z takich kierunków, które kryją się pod tą kategorią pozostałych. Widzimy łącznie ponad 80 różnych rynków, na których sprzedaż eksportowa rośnie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, w tym również te dalekie typu Kanada, USA czy Egipt. Także tutaj warto, tak jak mówię, poza tymi rynkami europejskimi, warto również śledzić i być na rynkach bardziej, powiedzmy, dalszych, egzotycznych. Opakowania szklane. Tutaj widzimy jakby ciekawą tendencję, gdzie ten udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej rósł stopniowo do 2018 roku. Natomiast od 2018 roku spadł skokowo. Odbicie tej sytuacji widzimy w statystykach dotyczących produkcji opakowań szklanek na rynku krajowym, gdzie właśnie od 18 roku, po 18 roku widzimy taki skokowy wzrost, więc mówimy tutaj najprawdopodobniej o nowych mocach produkcyjnych, które jakby w większym stopniu są utylizowane na rynek wewnętrzny niż na rynek zagraniczny, więc jakby ten spadek udziału eksportu w przychodach nie wiążemy z tego, żeby to była jakaś negatywna tendencja. Myślę, że też bardzo ciekawą tendencją jest to, że wśród tych 5 największych rynków widzimy tutaj również wspomniane kilka razy już wcześniej Stany Zjednoczone, ale też bardzo warto zwrócić uwagę na to, że w strukturze dostaw tych rynków, na których ta sprzedaż najbardziej rośnie, mamy Wielką Brytanię i Irlandię, czyli właśnie ten kierunek brytyjski bardzo rośnie, mimo że tutaj nie mamy tych rynków w tych top 5, to jednak widzimy, że te rynki bardzo możliwe, że jakby z bardzo szybkim tempem zbliżają się do tego grona większych branż, kierunków, które odpowiadają za dużą część eksportu opakowań z tej kategorii. Tutaj notujemy około 5% dynamikę sprzedaży eksportowej. Jest to również w tym wypadku, tutaj szacujemy, że jest to powyżej tempa wzrostu branży wartości produkcji. Natomiast jakby też widzimy, że ta dynamika jest dużo niższa niż w pozostałych segmentach branży. Tak? Nie jest to już ten kilkunastu czy kilkudziesięcioprocentowy poziom, który obserwowaliśmy na innych rynkach. Także jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany prezentacją, tutaj zachęcam do kontaktu, czy to do przekazywania tutaj wizytówek do osób, które są tutaj z Państwem stacjonarnie z naszego banku, czy też do kontaktu ze mną lub właśnie z kolegą Kamilem Mikołajczykiem mailowo, czy też przez LinkedIna. Chętnie się prezentacją oczywiście podzielimy. Natomiast jakby też zachęcamy do zapisywania się do naszego newslettera, żeby śledzić na bieżąco informacje, którymi się dzielimy na temat sektora najnowszych analiz. I również też przypominamy, że mamy, przygotowaliśmy dla Państwa już jakiś czas temu, jest raport z 2019 roku, natomiast wciąż jest bardzo duża jego część aktualna, gdzie szacujemy potrzeby inwestycyjne branży, wpływ legislacji czy właśnie scenariusze rozwoju na przyszłość. Także gorąco zachęcam do kontaktu i bardzo Państwu dziękuję za uwagę.